Tak, no to chyba już jesteśmy online. Witam Państwa serdecznie, Jędrzej Jarzyk z tej strony, dzisiaj wraz z... Krzysztof Świec, miło mi. Tak jest, Krzysztof jest ekspertem w zakresie rozwiązań systemów ERP, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem Microsoft 365 Business Central. Reprezentuje firmę Probit, która się tymi technologiami zajmuje i tradycyjnie ten cykl webinarów z zakresu technologii Microsoft, tutaj Krzysztof z nami uczestniczy, nie jest jedynym uczestnikiem, ale dużą tą część merytoryczną tutaj wnosi. To jest webinar z cyklu Prawo, podatki, IT. Cały portal mamy dedykowany webinarom z zakresu właśnie różnych technologii IT dedykowanym biznesowi oraz z zakresu podatków i prawa podatkowego, jak również rozwiązań w tym zakresie. Tradycyjnie również ja tutaj Państwu ukradnę jeszcze dosłownie kilka minut celem takiego przedstawienia całej koncepcji naszego portalu i tego, co my w ramach tego portalu robimy i kto uczestniczy tutaj w tych webinarach. Dzisiaj webinar będzie poświęcony integracji systemu ERP z Microsoft Outlook. To jest temat, który ma pokazać, w jaki sposób można sobie ułatwić pracę, tak? Czyli tworzenie różnego rodzaju zapytań, ofert, czy tworzenie na podstawie zapytania od klienta, tworzenie zamówienia bezpośrednio w systemie, czy zakładanie kontrahenta, czyli takie elementy, które no wyraźnie pokazują, że można zupełnie nie otwierając systemu ERP, jakby pracować bezpośrednio w połączeniu z systemem ERP, bezpośrednio z Outlooka. No a wiadomo, że dzisiaj uczestnikami, czy też użytkownikami, nie uczestnikami technologii Microsoftowej jesteśmy wszyscy, więc to zdecydowanie ułatwia i przyspiesza pracę. Dwa słowa jeszcze marketingu, autoreklamy, że tak powiem, naszego portalu, tego, co my robimy i kim jesteśmy. Cały cykl webinarów Prawo, podatki, IT po pierwsze jest darmowy, po drugie jest poświęcony technologii informatycznym, jak również ze wsparciem właśnie prawno-podatkowym kancelarii, z którymi współpracujemy. Czyli generalnie rzecz biorąc, ten webinar skupia ekspertów dziedzinowych w różnych obszarach, w rezultacie również skupia różne podmioty, tak jak Państwo tutaj widzicie, w środku mamy grupę Hogard, to są cztery podmioty, których technologie pokazujemy, czy też technologie, którymi te podmioty się zajmują, ale również oczywiście firma Probit, która tutaj z nami uczestniczy i właśnie Krzysztof jest jej przedstawicielem, także firma Simply Mobile Plus, która w zakresie technologii Workflow ma z nami cały cykl webinarów, no i firma DZP, również należy tutaj jeszcze wspomnieć o firmie LTCA, która także z nami czasami ma różnego rodzaju webinary i eventy i tutaj te podmioty prawne, prawno-podatkowe wspierają nas w zakresie rozwiązań prawno-podatkowych, w zakresie różnych modułów specjalistycznych, których jesteśmy również dostarczycielami, takimi jak KSeF, JPK CIT i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego takie środowisko firm, skąd pomysł na temat takiego cyklu webinarów prawo, podatki, IT, które zresztą już święcą trzylecie swojego istnienia, to jest chęć dostarczania Państwu informacji na temat najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie systemów dla przedsiębiorstw ogólnie rzecz biorąc, tak? Stąd też mamy tutaj mowę o systemach ERP, o modułach specjalistycznych, o platformie obiegu dokumentów, wszystko to, co tak naprawdę właściwie każdej firmie jest potrzebne do egzystowania. Po prawej stronie Państwo widzicie pewien urywek naszych klientów, z którymi pracujemy. To, co nas wszystkich łączy, to jest stabilność i wiele lat istnienia na rynku. Także osoby, które prezentują Państwu treści, to są osoby, to są ludzie, to są eksperci przede wszystkim, którzy w danej dziedzinie się specjalizują. Za nami jest tysiące wdrożeń, jak również interpretacji i usług prawnych, jeśli chodzi o naszych partnerów, którzy zajmują się świadczeniem usług prawniczych DZP i LTCA.
To jest wiedza, to jest kadra, wykształcona kadra pracowników. Skupiamy ludzi z wieloletnim doświadczeniem. Nie jesteśmy firmami, które zatrudniają, że tak powiem, całe sztaby studentów, tak mówiąc wprost. Tak więc tyle o nas. Tak jak wspominałem, dzięki temu możemy prowadzić darmowe szkolenia z zakresu prawo, podatki i IT, w zakresie technologii workflow, w zakresie systemów BI-owych, w zakresie modułów specjalistycznych, o których wspominałałem, jak i całych systemów ERP i poszczególnych modułów w ramach tych systemów. Tak? Dzieląc to na takie sloty tematyczne, to właśnie tak to można zaprezentować, moduły specjalistyczne, moduły Microsoft, i dzisiaj właśnie będziemy mówić o tej integracji modułów Microsoft z systemem ERP, moduły workflow czy systemy BI-owe. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o autoreklamy, zapraszam Państwa i zachęcam Państwa do śledzenia naszych mediów społecznościowych, naszych stron internetowych, zarówno Hogarta, jak i firmy Probit, która właśnie z nami tutaj realizuje ten webinar. Zachęcam do śledzenia także Facebooka, gdzie na bieżąco informujemy Państwa o nadchodzących wydarzeniach, jak również do naszego portalu na YouTubie, gdzie zamieszczamy wszelkie webinary, ale również tutoriale, również krótkie filmy informacyjne na temat różnego rodzaju rozwiązań, technologii czy nadchodzących eventów. Tyle z mojej strony. Krzysztofie, oddaję Ci głos. Zachęcam Państwa do uczestnictwa. A oczywiście, jeśli chodzi o nasz kanał YouTube'owy, do jego odwiedzania, subskrybowania, lajkowania, to na pewno nam pozwala na rozwój, no i udostępnianie Państwu darmowych treści. Krzysztofie, oddaję Ci głos. Dziękuję, Jędrzej, za wprowadzenie. Już się tutaj instaluję. Już widać. Dzisiaj widać, okej. Tak sobie pozwoliłem podzielić okno na dwa, bo będziemy dzisiaj mieli lekkie rozdwojenie jaźni, ponieważ no, zwykle nasza praca w systemie ERP odbywa się w systemie ERP, tak? A to, co chciałem dzisiaj przedstawić, to możliwości, które daje nam pewnie wszystkim bardzo dobrze znany Outlook. Outlook, czyli narzędzie tak naprawdę do sprawdzania poczty, tak? No bo do tego się wszystko sprowadza, czyli do komunikacji e-mailowej. No i myślę, że ten Outlook jest szczególnie w pracy zawodowej wszechobecny. Ja na przykład jeszcze na razie wzbraniam się, żeby Outlooka zainstalować na telefonie, bo wiem, że byłbym wtedy ciągle w pracy, no ale pewnie prędzej czy później to będzie niezbędne. Szczególnie nawet po tym, co pokażę, co zwykły Outlook potrafi, jeśli chodzi o pracę, współpracę z systemem ERP, bo tak naprawdę będąc gdzieś w terenie, to naszym jedynym narzędziem to jest tablet albo telefon. I bardzo łatwo, i tak naprawdę, jeżeli potrzebujemy szybki, prosty dostęp do informacji, no to wystarczy nam do tego właśnie program Outlook. No i ponieważ Outlook i Business Central, o którym tutaj też będę wspominał, to są produkty Microsoftu, one bardzo dobrze integrują się ze sobą i z całą tak naprawdę rodziną produktów Office 365. W kolejnych webinarach tam będę przybliżał również integrację związaną z Wordem, integrację związaną z Excelem. Dzisiaj skupimy się na Outlooku i mam nadzieję, że rozszerzę też Państwa wiedzę o te możliwości, które niesie ze sobą Outlook. No bo idąc, patrząc na proces, w którym Outlook jest wykorzystywany, przychodzi zwykle porozmawiamy się z naszymi klientami, dostawcami bądź nabywcami przy pomocy korespondencji mailowej. Zbieramy oferty, wysyłamy oferty, tak, wszystko za pomocą Outlooka. Patrząc na scenariusz, w którym my otrzymujemy mail od naszego klienta bądź na przykład potencjalnego klienta, najczęściej w Outlooku otwieramy sobie jakiś przykładowy e-mail, którym mamy informację z ofertą, proszę o przykładowo o ofertę umeblowania pokoju, spis potrzebnych elementów w załączniku, czyli jakieś zapotrzebowanie, które zgłasza nam klient. No i w normalnym podejściu musielibyśmy sobie sprawdzić, co to jest za klient, otworzyć sobie obok nasz system ERP, wprowadzić na przykład nową kartotekę tego kontrahenta, wprowadzić opis, pozycję, które on wymaga do zakupu, żebyśmy mu zaproponowali sprzedaż, czyli przełączamy się do systemu ERP i tam pracujemy, mając gdzieś tego maila na boku.
Outlook o tyle jest właśnie integracja i ten pierwszy etap integracji z Outlookiem polega na tym, że my tak naprawdę nie wychodząc z systemu Outlook jesteśmy w stanie sobie tak zwany Contact Insights otworzyć i dostajemy połączenie z naszym systemem ERP Business Center. Jeżeli do nas napisał jakiś Krzysztof Świec, no to mając tutaj spis naszych wszystkich już istniejących kontrahentów, kontaktów, jakąś naszą bazę firm, którą posiadamy w systemie, możemy sobie sprawdzić, czy mamy tego Krzysztofa Świeca u siebie. Jeżeli mamy, no to bezpośrednio jesteśmy w stanie tą kartotekę namierzyć i później już procedować o tym za chwilę dane, na przykład proces ofertowania. Jeżeli takiego kontrahenta nie mielibyśmy, albo przynajmniej może nawet jeszcze nie kontrahenta, bo nie wiemy, czy on od nas coś zamówi, czy nie w systemie, no to możemy z poziomu Outlooka, klikając nowy, założyć po prostu nową kartotekę takiemu nowemu naszemu potencjalnemu klientowi. Wpisać, on tutaj dostanie u nas numer, możemy wpisać jakieś jego dane adresowe, jeżeli już je mamy, jeżeli to jest na etapie ofertowania, to wiadomo, że na razie tylko zakładamy taki byt w systemie. Jest tu wszelkie potrzebne informacje o adresie, telefonie, adresie e-mail możemy wprowadzić i założyć taką kartotekę i dalej procedować proces ofertowania. I to jest pierwsza rzecz, którą możemy zrobić w systemie, czyli jakby w ogóle nie wchodząc do systemu ERP, założyć naszego nowego czy kontrahenta, czy tak zwany kontakt, czyli taki potencjalny kontrahent, tak? Określić, czy to jest firma, czy to jest osoba. I tak naprawdę to są w systemie Outlook odnośniki i pola do takiej już rzeczywistej kartoteki. Jak sobie tutaj sobie kliknąłem w okno, to jest dokładnie kartoteka kontaktu w systemie Business Central, gdzie my te dane wprowadzamy. Inną sytuacją jest to, gdy my korespondujemy już z jakimś naszym kontrahentem, który w systemie istnieje. I on składa nam na przykład zapytanie ofertowe na jakieś już konkretne pozycje, bo na przykład u nas zamawiał dane pozycje albo znamy się, no i konkretnie składa nam ofertę w postaci maila. Tak, dzień dobry, chciałbym zapytać o ceny następujących towarów. Proszę o podanie możliwego terminu zamówienia. Takiego typu zapytanie to już tak naprawdę jest zapytanie ofertowe. Podobnie jak w poprzednim przypadku, jeżeli sobie klikniemy w nasze połączenie z Business Central, ponieważ z klientem już współpracowaliśmy, mamy go w systemie zdefiniowanego jako nabywcę, z poziomu Outlooka możemy podejrzeć tak naprawdę wszystkie, całą historię sprzedaży do tego kontrahenta. Przede wszystkim saldo, przeterminowane saldo, jakieś statystyki sprzedaży, czyli na przykład tutaj ile ofert już do niego zrealizowaliśmy, ile zamówień sprzedaży, ile faktur, ile korekt. Krzysztofie, jeśli mogę tylko jedną rzecz, jakbyś ewentualnie mógł rzucić to na pełny ekran, jeżeli pokazujesz... Będzie lepiej? Tak, okay. Bo będzie po prostu, wiesz, większy, chociaż chyba nie za bardzo. O, chyba, że to... Inaczej, mam pomysł, przełączę się na inny ekran. I może teraz jest... Poczekaj. Tak, żeby może Państwo trochę więcej widzieli, bo widzę, że tutaj było też takie... pytanie, prośba, tak, żeby może troszeczkę powiększyć ekran. Czy teraz będzie lepiej? Tak, zdecydowanie tak, no, zdecydowanie. To może to rozwyjaźnić i nie do końca było dobrym pomysłem. Nie, wiesz co, oczywiście, że tam widać było, ale teraz jest znacznie więcej, tak, widać jednocześnie też to, co podkreślamy i to, co mówisz, tak, czyli, że to jesteśmy bezpośrednio w wiadomości, tak, w Outlooku, w wiadomości mailowej i tak naprawdę po prawej stronie wyświetla nam się bezpośrednie połączenie do systemu. Dobrze, to ja już nie przeszkadzam, bo chciałem pomóc. Super, nie ma sprawy, dzięki za uwagę, pewnie ci, którzy pracują w okularach, będą ci bardzo wdzięczni. Tak, idąc dalej, podgląd z Outlooka do pełnej historii współpracy z naszym kontrahentem. Tak? Można z tego poziomu otwierać jakieś załączone dokumenty, które
które stricte załączone są w naszym systemie ERP, a my możemy jakieś zestawienia, które wcześniej u tego klienta ktoś gdzieś tam podpiął do kartoteki, otworzyć sobie jako załącznik. Czyli one normalnie pobierają nam się i tu możemy sobie dowolnego typu załącznik otworzyć. Czyli cały czas pracujemy w Outlooku, a tak naprawdę mamy pełny dostęp do kartoteki, czyli statystyki, sprzedaż. Tu jakby myślę, że nie ma co się specjalnie rozpowiadać na tych obszarach, czyli jeżeli kontrahent z nami współpracował, mamy dostęp do wszystkiego, co tutaj na jego temat sobie zebraliśmy przez ten okres współpracy. No ale to nie wszystko, bo oprócz tego, że mamy dostęp i już możemy jakby zweryfikować, na ile lukratywnym byłoby współpraca z tym kontrahentem, to my możemy taką ofertę, którą on tak naprawdę nam już konkretne pozycje wymienił, możemy przekuć na ofertę sprzedaży w systemie. Jak to zrobić? Klikamy tutaj trzy kropek i mamy tutaj szereg informacji, szereg dostępnych możliwości, które tak naprawdę też pochodzą z systemu ERP. Możemy tworzyć nowe oferty, zamówienia, faktury, no ale my nie idźmy aż tak daleko, skupmy się na razie na ofercie, tak, bo to bardziej życiowy przykład. Czyli oferta sprzedaży. Klikamy w ofertę sprzedaży i co tutaj widać? Widać to, że system po nazwach tych, nazwijmy to mebli w uproszczeniu, rozpoznał u nas w systemie po nazwach indeksy, tak? Konkretne indeksy, które w tym systemie są. Oczywiście my gdzieś tam mamy wpływ, jesteśmy w stanie zweryfikować, czy to pewno ta, nazwijmy ją sztuczna inteligencja, dobrze trafiła, bo jeżeli klient napisał coś bardzo jakby lakonicznie, no to nie wiemy, czy tak jak w tym przypadku to jest lampa Amsterdam, czy lampa zwykła, to jakby czynnik ludzki jest tu istotny w decyzyjności, co wybieramy, no ale mamy sporo pracy zaoszczędzone i na przykład jeżeli okazuje się, że rzeczywiście ta pozycja i ta pozycja są zgodne z tymi, co mamy w systemie, to klikając OK, system otworzył nam gotową ofertę sprzedaży do kontrahenta, którego znalazł łącząc e-mail na pozycje, które też rozpoznał po naszym zatwierdzeniu. No i tu tak naprawdę my jesteśmy w stanie wprowadzić, już uzupełnić tą ofertę, ponieważ klient nie podał ilości, a to też za chwilę pokażę, bo jeżeli klient podałby ilości, to system tej ilości też rozpozna i tutaj wprowadzi. No to tak naprawdę procesujemy całą ofertę i cały czas będąc w Outlooku pracujemy z klientem, tak? Taką ofertę oczywiście wprowadzamy, uzupełniamy no, potrzebne elementy i jesteśmy w stanie wysłać do klienta po prostu już wyślij pocztą e-mail odpowiedź. I tak udowadniając, że rzeczywiście ja to robię w systemie ERP, a nie w systemie, tylko w Outlooku, mamy ofertę 1029 i ta oferta, jeżeli sobie teraz wejdę w już nasz system, był bezczynny, bo pracuje ciężko w Outlooku, a on sobie tutaj zhibernował się. Oferty sprzedaży. No to zobaczmy, że ostatnio utworzona oferta to jest oferta 1029 i tą ofertę myśmy przed chwilą zrobili w Outlooku, tak? Zajęło mi to, gdybym tego nie opowiadał i jakby troszkę bardziej pokazywał, to pewnie bym to zajęło 15 sekund zrobienie takiej oferty na podstawie maila z Outlooka, więc oszczędzamy sporo pracy i wysiłku, żeby gdzieś tam te obszary w tym obszarze tworzenia ofert się poruszać i usprawnić ten proces. Inny przykład, który chciałem tutaj zaprezentować, to nie tylko tworzenie oferty, ale na przykład tworzenie już gotowego zamówienia. I to przykład, który przygotowałem sobie tu obok. Już skaczę między ekranami. Proszę nacieszyć wzrok chwilę tymi
chińską, czy japońską architekturą. I wracam do takiego stricte zamówienia, w którym klient przysłał nam konkretne pozycje, na przykład już z ilościami. O tym wspominałem, że można też w ten sposób wykorzystać system, aby utworzyć już konkretne zamówienie na podstawie zamówienia od klienta. Czyli wchodzimy dalej w Contact Insights, Business Central, mamy naszego kontrahenta, klikamy zamówienie sprzedaży. O, i system nam ładnie tutaj wyłapał też pozycję po nazwie, wypłapał nam sobie ilości, a w przypadku, gdy mamy taką sytuację sporną, czyli klient nam podał, że mamy, że to jest regał, 6 sztuk regału, a my regałów mamy 15 rodzajów, czy jak w tym przypadku 6, to on nam zaproponował, że tutaj tak naprawdę jest 6 dopasowań, no i tutaj już człowiek musi zaingerować, aby taki regał już wybrać konkretny, czy ewentualnie zatelefonować do kontrahenta, dopytać o szczegóły, więc też nie tak zero-jedynkowo, jeżeli mamy więcej ewidentną sytuację, że nie da się tego dopasować, no to system nam tego nie dopasuje z automatu. No i podobnie jak to było w ofercie, tu my możemy sobie kliknąć rozwiąż sprawę i on nam zaproponuje pierwszy regał, który gdzieś tam najbardziej spełnia te wymagania, ale oczywiście tak utworzone zamówienie sprzedaży, musimy zaznaczyć, czy rzeczywiście te pozycje chcemy, aby one trafiły na zamówienie, no to oczywiście w systemie już samym, w zamówieniu sprzedaży, my możemy tutaj dowolnie tą pozycję zmienić na inną. No i proszę zauważyć, jak szybko byłem w stanie na podstawie maila utworzyć zamówienie sprzedaży do naszego klienta. Przy dobrze skonfigurowanym systemie tutaj nasz klient ma odpowiednie ceny podpięte. My też na przykład będąc na danym kliencie możemy sobie podejrzeć, jaki on ma przypięty cennik, czyli jakby tutaj mamy sobie cennik sprzedaży danego klienta, więc tak naprawdę nie mając w ogóle nawet zainstalowanego systemu w ERP w tym zakresie takim powiedzmy nawet CRM-owo-logistycznym jesteśmy w stanie cały czas pracować w Office, a dokładnie w Outlooku. I prowadzić cały proces relacji z klientami. Jeszcze tak, żeby nie być gołosłownym, przejdę do systemu ERP. Otworzę zamówienia sprzedaży i zobaczcie Państwo, że dokładnie. Mamy to zamówienie sprzedaży. Może nie to. Tu już kilka tych zamówień do klienta utworzyliśmy. Tu mamy nasze zamówienie sprzedaży. Tak, na lampę, krzesło i regał. OK. Znowu możemy sobie na bok odłożyć nasz system ERP i dzięki integracji właśnie z Outlookiem dalej prowadzić, można powiedzieć, cały czas mając na jednym ekranie, pracujemy z mailem, pracujemy z Outlookiem. Jakie tu jeszcze mamy możliwości, czy na ofercie, czy na szczególnym kontrahencie, bo jeżeli my możemy sobie niezależnie od maila utworzyć nową ofertę sprzedaży, nowy dokument. Tutaj możemy przeglądać sobie, jakie ceny i rabaty nasz kontrahent posiada, podglądać jego zapisy księgi, czyli tak no można powiedzieć rozrachunki, tak? Czyli również z poziomu Outlooka możemy zobaczyć, jakie faktury wystawiliśmy do kontrahenta, które faktury są przeterminowane, tu akurat na czerwono przeterminowane są wszystkie, więc nie wiem, czemu na bazie demo klient nie chce nam płacić tych faktur. No ale słupki sprzedaży rosną. Czyli wszystko, co tak naprawdę z perspektywy działu obsługi klienta, biura obsługi klienta, my potrzebujemy
do porozumienia się z klientem i sprawdzania jego właśnie należności i wierzytelności jesteśmy w stanie sprawdzić. Na przykład jeszcze mam tutaj statystyki sprzedaży. Tak, czyli może tak naprawdę wszystkie elementy, które w systemie mamy dostępne. Z takich ciekawszych jeszcze elementów my możemy na przykład wywołać sobie już gotowe raporty, które mamy zdefiniowane w systemie i na przykład no, jest taki raport nabywca należności szczegółowo przeterminowane i damy, mogę dać wyślij do, no i tutaj dowolnie już PDF, XML i zostaje nam wygenerowany raport, już go otwieram. Gdzie mamy na przykład należności tego kontrahenta w zadany okres i terminy płatności. Taki mail też można wysłać kontrahentowi, jeżeli na przykład zalega nam z płatnościami. Czyli jakby pełne kompendium możliwości, jeśli chodzi o pracę z kontrahentami, tak naprawdę nie wychodząc w ogóle z Outlooka. To jest ten efekt dodany tego, że oba rozwiązania są Microsoftowe i mamy integrację, która pozwala nam w pełni cieszyć się tym rozwiązaniem i korzystać z jego zasobów. Jakbym chciałem wejść w słowo z jedną rzeczą, że najważniejsze jest to, co ty powiedziałeś, czyli to, że ta integracja po prostu jest, tak, a nie, że to dopiero trzeba gdzieś przez API łączyć, gdzieś synchronizować, tworzyć procesy i tak dalej, tylko rzeczywiście jest to technologia, która się przenika, tak, czyli Outlook tak naprawdę widzi to, co się dzieje w ERP-ie. To tylko tyle chciałem tytułem uzupełnienia. Tak, tak. To dzięki za uzupełnienie. To prawda. Tak naprawdę mając konto Office 365, my mamy cały ten pakiet dobrodziejstwa związany właśnie z Outlookiem, Wordem, Excelem, no i Business Central, jeżeli Państwa firma taki system ERP ma, posiada, bądź wybierze, albo zastanawia się nad nim, no to jest właśnie ta wartość dodana, no i przewaga nad innymi oczywiście, że inne systemy, czy polskie, czy nawet zachodnie, tak naprawdę są zawsze o krok z tyłu, ponieważ no Microsoft jako potentat na rynku to te integracje prowadzi bardzo łatwo i bardzo szybko i zawsze jest tak, jak to mówimy, up to date, tak, zawsze jest na bieżąco. No to tak w takim krótkim podsumowaniu tyle. Mam nadzieję, że zachęciłem Państwa do tego produktu i zachęcam do kontaktu z naszym Marcinem Płonką, przedstawicielem, jeśli chodzi o dział handlowy. W razie pytań polecam się również i oddaję Tobie, Jędrzej, głos. Tak jest. Od razu możemy Państwa zaprosić na kolejny webinar, który również będzie poświęcony integracji, tylko tym razem integracji w zakresie Excela i Worda, również z ERP-em. Bo rzeczywiście nam się też wydaje, że to jest taki fajny temat, który jest nośny i po prostu bardzo przydatny, tak? To, co ty powiedziałeś, nie wszystkie systemy mają jakby to wbudowane, a wszyscy korzystamy z narzędzi Microsoftowych i mogąc tak naprawdę skorzystać z takiej preintegracji wbudowanej, no to można sobie naprawdę bardzo uprościć życie. Dobrze, proszę Państwa, dzisiaj kończymy na tym, tak? Dziękuję Ci, Krzysztof, za tą część merytoryczną. Państwa natomiast, tak jak już wspomniałem chociażby, zapraszam na kolejne webinary z cyklu Technologia Microsoft. Oczywiście nasz kanał to Prawo Podatki IT, ale w ramach tej właśnie tutaj kooperacji z Probitem odsłaniamy tajniki technologii Microsoft i możliwości funkcjonalnych w zakresie integracji systemu ERP, czy w ogóle funkcjonalności, tak? Mówiliśmy sobie chociażby o fajnym przekrojowej analityce w systemie Microsoft 365 Business Central, w jaki sposób można sobie analizować dane w systemie przekrojowo przez przychody i koszty
kiedy można właśnie zaaplikować odpowiednie kody analityczne zarówno do przychodów, jak i kosztów, dzięki czemu tak naprawdę nawet rachunek wyników można sobie dzielić na kategorie produktowe. Ale o tym już mówiliśmy, teraz będziemy bardziej się skupiali na tych elementach automatyzacji, czy też integracji z Microsoftem, ale też w grudniu mamy webinar poświęcony samemu raportowaniu, tak? czyli Microsoft Power BI. Zachęcam Państwa do śledzenia naszego portalu na YouTubie. Tam mamy zamieszczone webinary. Tak jak Państwo tutaj widzicie, w ramach cyklu Prawo Podatki IT jest jakby podcykl główny Prawo Podatki IT, który jest poświęcony tym modułom specjalistycznym, o których w ramach tego podcyklu mówimy, ale jest również ten cykl właśnie Technologia Microsoft, który tutaj realizujemy z firmą Probit, z Marcinem, z Krzysztofem, również Workflow. Nie dalej jak przedwczoraj mieliśmy temat obsługi procesów BHP w firmie, ale również zagadnienia prawno-podatkowe z firmą LTCA także prowadzimy, więc zachęcamy do śledzenia. Tak jak wspominałem, to co istotne, to, że na YouTubie zamieszczamy nie tylko webinary, ale także tutoriale, także krótkie filmy instruktażowe. Tak jak wspominałem, 29 zapraszamy Państwa na integrację systemu ERP z Microsoft Word i Excel. No, na dzisiaj nie pozostaje mi nic innego, jak już w swoim imieniu oraz Krzysztofa, a także Marcina, który jest tutaj, jego dane kontaktowe są podane. W razie gdybyście Państwo chcieli się skontaktować w celu zaciągnięcia nieco więcej informacji handlowych, to Marcin tutaj służy pomocą, więc ja dzisiaj Państwu bardzo dziękuję, nisko się kłaniam i oddaję głos Krzysztofowi, żeby również mógł Państwu podziękować. Za chwilę jeszcze wyświetlimy tylko ankietę. Ja jeszcze raz nisko się kłaniam, dziękuję bardzo. Ja się kłaniam jeszcze niżej, również dziękuję i udanego tygodnia.